Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Dzisiaj witamy razem z kokosem, dlatego że kokosek jest troszeczkę chory. No nawet nie tak troszeczkę, jest chory i tak jak widzicie jeszcze bardziej taki przytulasek się zrobił, więc więcej czasu ze mną spędza, dlatego jeszcze wykorzystuję ten moment, kiedy zanim się zabiorę za stroiki, żeby jego troszeczkę tutaj podtrzymać. Mili Państwo, ja już się tutaj rozglądam, bo tutaj mam przygotowane dwie polinsecje, już się rozglądam, za którą się pierwszą chwycić do pracy, natomiast no już jest taki czas, że dla mnie osobiście to jest taki czas, że jeszcze dużo czasu jest do świąt, bo ja nie jestem osobą taką, która gdzieś tam biega wcześniej. Oczywiście tutaj nie, absolutnie szanuję to, jeżeli ktoś przygotowuje się wcześniej. Natomiast no ja niestety z racji tego, że całe lata ten zawód wykonywałam taki, jaki wykonywałam, to też zawsze na ostatnią chwilę wszystko organizowałam. Natomiast no w tym roku zamierzam zacząć troszkę wcześniej, ale taki dzień jak na przykład poniedziałek czy wtorek dla mnie to jest jeszcze cała kupa czasu, czyli prawie cały tydzień, a już jeżeli chodzi o dekoracje, to już w ogóle, dlatego że tak jak wiecie zapewne już, ja dekoruję swoje mieszkanie, czy wcześniej dom w Wigilię, po prostu tak tradycyjnie w Wigilię, więc naszaleć się wtedy z dekoracjami za bardzo nie naszaleję, ale co tam się da, no to zrobię. Natomiast, mili Państwo, ja wiem, że dla wielu z Państwa to są takie już, że tak powiem, nieładnie, tak to określę, ale sympatycznie, to są takie ostatnie podrygi, jeżeli chodzi o ten czas taki na wykonanie sobie dekoracji. W związku z tym dzisiaj, tak jak widzicie, przede mną dwie poinsecje, raczej obok mnie. Po lewej stronie mojej, Państwa prawej, jest ta taka ekri. To są poinsecje, które ostatnio wykorzystywałam w filmiku, natomiast tutaj mam tą przepiękną czerwoną, ale dzisiaj chciałabym je wykorzystać w zupełnie innym celu, czyli dzisiaj chciałabym wykonać strojki z poinsecji, ale nie całych jakby doniczkowych, tylko ja będę dzisiaj przycinała kwiaty. Te kwiatostany tutaj takie, które powstają z tych liści, które się zabarwiają, właśnie rozjaśniają do tego pięknego koloru, który właśnie uzyskują i to jest ten efekt kwiatu. Ja wiele się nie znam na tych kwiatach, nie jestem ogrodnikiem, nie będę się tutaj wypowiadała absolutnie jakby jako fachowiec. Natomiast jedno, co muszę Państwu powiedzieć, zobaczyłam film, to nie był polskiej produkcji filmik, gdzie właśnie pani wykonywała z powodzeniem i te dekoracje dosyć długo przetrwały, właśnie dekoracje z ciętej poinsecji. Ja do tej pory w ogóle nie próbowałam czegoś takiego, nawet szczerze powiedziawszy, nie próbowałabym ze względu na fakt, że zawsze gdzieś tam ta poinsecja występowała z tego, co widziałam właśnie w doniczkach. W związku z tym też takie było moje założenie, no być może od razu padnie, jak się ją przytnie. Okazuje się, że nie. Nie musi mieć ona podobno bardzo dużo wody. Lepiej, żeby miała troszeczkę mniej niż za dużo, ale ja dzisiaj wypróbuję to i no, dzisiaj ja będę to wykonywała w poniedziałek. Państwo zobaczycie film we wtorek i zobaczymy końcem tygodnia, jakie będą efekty, a być może komuś z Państwa przypadnie do gustu taka forma właśnie dekoracji wykonanej z ciętej poinsecji, bo mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć taki efekt, żeby było to efekt, żeby to było efektowne. Nie powinnam tutaj powtórzyć tego słowa, no ale właśnie o to mi chodzi. Żeby to była fajna dekoracja, miła dla oka, a zarazem też niekosztowna, bo jeżeli ma być to dekoracja wykonana na przykład z użyciem właśnie takiego kwiatu jak poinsecja, to wziąwszy pod uwagę koszty innych materiałów florystycznych, naturalnych, żywych, nie jest to wysoki koszt. Także przy użyciu jednej doniczki będę chciała wykonać jednego kwiatu w doniczce, będę chciała wykonać jeden strojek. Dlatego dzisiaj zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wykonanie dwóch takich inspiracji, mam nadzieję, dla Państwa właśnie z tych dwóch poinsecji. Ja myślę, że na przyspieszeniu zdecydowanie, tym bardziej, że tutaj tak jak widzicie, mam takiego dzisiaj przytulaczka, ale troszkę też przeszkadzacza, w związku z tym na przyspieszeniu tutaj, żeby Państwa nie zanudzić swoim gadulstwem i po każdej z tych części Państwo zobaczycie inspirację i po każdej z tych części powiem kilka słów na temat właśnie tego, co, dlaczego i jak użyłam i no i zobaczymy, jaki będzie finalny efekt, bo pierwszy raz się do tego zabieram. Zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że potowarzyszycie mi w procesie wykonania. Zapraszam do mojego stołu. Zapraszamy do naszego stołu.
nadzieję, tradycyjnie zawsze mam nadzieję, że towarzyszyliście mi w tym procesie wykonywania dekoracji. Ja troszeczkę odsuwam, żeby móc zaprezentować po kolei jedną i drugą. Pierwsza dekoracja, tak jak widzieliście zapewne, wykonałam ją w takiej rynience z faszyny. To jest tylko taka po prostu gotowa, kupiona rynienka i tutaj żadnej wielkiej filozofii nie było. Wypełniłam ją oczywiście gąbką namoczoną wcześniej w wodzie, gąbką do roślin żywych ciętych, czyli gąbką taką zieloną, to już Państwo zresztą doskonale wiedzą. Widzieliście również w procesie wykonania, zapewne przycinałam po kolei te poszczególne kwiaty po insekcji, wtykałam tutaj bardzo delikatnie, jeden poszedł niestety do wyrzucenia, ale to już, on był taki troszeczkę, no dziwny, był dziwny. Natomiast tak jak widzicie, wypełniłam tutaj delikatnie tylko, to jest Jodła Nobilis, swoją drogą, dzisiaj ją wykorzystałam w jednym i drugim stroiku. Moim zdaniem jest ona troszkę przereklamowana, rzeczywiście bardzo wygodnie się z nią pracuje, ponieważ ma cienkie igie, przepraszam, nie cienkie, grube. Grube bardzo fajnie wypełnia, ma mięciutkie igiełki, one rzeczywiście nie kłują tak jak inne, na przykład różne gatunki stroiszu, natomiast bardzo też leciutko się obiera łodyżki z tych igiełek, żeby móc na przykład wetknąć to spokojnie, natomiast ona jest dość sztywna, jeżeli chodzi o ustawienie jej w dowolnej pozycji, no nie jesteśmy w stanie tego niestety zrobić, powiedziałam, że troszkę przereklamowana, ale no ja akurat patrzę od strony takiej estetycznej, więc no jednak ona ma ten kolor taki typowo srebra, takiego srebrnej zieleni. W związku z tym ona już też narzuca tą swoją kolorystykę. Druga sprawa właśnie ta forma jej. Świetna jest do wypełnienia, świetna do wykonywania różnego rodzaju wieńców, wianków w różnej innej formie. Akurat do kompozycji może nie do końca do każdej, ale oczywiście to jest kwestia gustu. Ja osobiście najlepiej wolę, lubię taki mieszany stroisz. I teraz tak jak ja tutaj zrobiłam coś takiego nietypowego, ale to nie chodzi o to, że cały strojk jest nietypowy, bo on jest bardzo typowy, bardzo tradycyjny i banalnie prosty. Po prostu najpierw włożyłam sobie rzeczywiście trzy poinsecje, później wypełniłam tą jodłą, następnie dołożyłam jeszcze trzy małe kwiaty poinsecji, które mi się tam udało przyciąć, bo tyle jeszcze było w doniczce i włożyłam na drucikach bardzo delikatnie, aha, wypełniając strojszem również bardzo delikatnie traktujcie kwiaty i te listki zielone, bardzo delikatnie je traktowałam, żeby żaden nie ucierpiał, więc pod tym względem na przykład ta jodła jest całkiem w porządku. Natomiast włożyłam też kilka szyszek, tak jak widzicie, żeby tradycji, też na drucikach, żeby tradycji stało się zadość. Jest tutaj dosłownie 6 bombeczek. W ogóle miało nie być tutaj bombek, ale pomyślałam sobie, no może to być taki bardziej tradycyjny, powiedzmy, taki niby stroik, niby wianek na przykład na stół. I teraz co zrobiłam nietypowego? Igiełki, które ściągałam z końcóweczek tych gałązek przyciętych jodły, igiełki mi się tutaj nazbierało w taką sporą kubkę i pomyślałam, wiecie, że to jest całkiem spoko pomysł, że tak powiem. W momencie, kiedy na przykład mamy gąbkę osadzoną troszeczkę niżej rantu tej rynienki miałam, żeby zakamuflować sobie te pozostałe miejsca, których nie potrzebujemy naprawdę więcej wypełniać stroiszem w gąbce. Żeby zakamuflować tą gąbkę, żeby ją po prostu przykryć, ja po prostu rozsypałam pomiędzy tą jodłą na te puste miejsca, na tą mokrą gąbkę te igiełki. I powiem Wam szczerze, że to całkiem fajnie wypełniło, ponieważ na przykład od środka tutaj w ogóle nie miałam zamiaru wypełniać bardziej, bo to by mi tylko bardziej jeszcze rozbudowało ten stroik, a zupełnie nie było takiej potrzeby. Także to ja bardzo delikatnie będę pokazywała, bo delikatnie są te elementy tutaj dekoracyjne umieszczone, ale to na zdjęciach szczegółowiej zobaczycie każdy detal. Natomiast no jest to taki bardzo, tak jak już wspomniałam, prosty do wykonania, mili Państwo, i na przykład nie sugerujcie się faktem, że nie posiadacie takiej rynienki, bo możecie to równie dobrze na przykład zrobić na, nie wiem, na jakimś talerzu na przykład, możecie też sobie wykonać taką dekorację. To jest tylko inspiracja. I tutaj pomyślałam sobie, ponieważ w środku jest wolne miejsce, można je tak zostawić, w zależności od tego, gdzie my to będziemy, jak to potraktujemy, jako jaką formę stroiczka. Jeżeli na przykład na stole, to ja tutaj akurat wykorzystuję taki świecznik mam, ale na przykład, bo on mi się idealnie wpasował, ale na przykład Państwo możecie, powiedzmy, wstawić tutaj jakieś takie szkło, jakąś tubę, jakiś wazonik, cokolwiek, żeby na przykład móc włożyć, na przykład, dosłownie ja tutaj akurat dla świecy, więc żeby móc włożyć świecę. Moja świeca jest troszeczkę za wysoka, bo ona jest zaledwie 0,5 cm niższa niż szkło, a wielokrotnie
wielokrotnie, ja na przykład przynajmniej tak to traktuję i wielokrotnie też wspominałam o tym, że dobrze jest, jak świeca jest troszkę jednak niższa niż szkło, bo wtedy te języki światła świetnie po szkle po prostu tak pracują jakby. Natomiast no tutaj w tym przypadku mam takiej wysokości, jakiej mam, ale no dłużej się będzie paliła. I mili Państwo, no i tak się prezentuje taka dekoracja. Oczywiście tutaj przestrzegam Państwa, którzy o tym nie wiedzą. Poinsetia to jest roślina trująca. My też uważajmy na to mleczko po prostu, które się wydobywa, jak przycinamy sobie łodyżkę, bo na pewno zauważycie, wydobywa się białe mleczko. Uważajcie, żeby gdzieś tam nie zatrzeć oka na przykład, ale szczególnie trująca jest to roślina dla zwierząt. Dlatego jeżeli macie zwierzęta w domu, to raczej na pewno na takiej wysokości gdzieś ewentualnie żeby to nie było dostępne, no i wtedy, no ja myślę, że w takim przypadku to w ogóle odpada wykonanie takiego stroika, ale po prostu wiele Państwa ogląda te dekorady, w związku z tym są na pewno Państwo, którzy też zwierzyny w domu nie posiadają, a Państwo, którzy posiadają, być może wykonają sobie inny stroik, który może stać gdzieś wyżej, czyli na przykład ten drugi, już przechodzę do tego drugiego stroiczka, no ten jest zdecydowanie bardziej taki tradycyjny, ponieważ jest czerwony, jest poinsetia, jest żywy stroj, już słuchajcie, jeszcze tak zerkam tutaj na niego. Mamy tak, czerwoną poinsetię, czyli czerwone kwiaty, czerwoną gwiazdę betlejemską. Mamy szyszki, mamy żywy stroisz, mamy bombeczki i mamy świece, czyli wszystko, co w stroiku w zasadzie takim świątecznym być powinno. Tutaj drugi stroik, który bym powiedziała, że on już jest taki troszeczkę bardziej... taka troszkę bardziej awangarda, ale bez przesady też. I teraz tak, tutaj no zdecydowanie bardziej rozbudowany, tutaj ta ekry poinsetia świetnie dała, świetne mi pole do popisu, nie wiem, czy mi się udało je wykorzystać maksymalnie, na pewno nie wykorzystałam maksymalnie, słuchajcie, tego potencjału tych kwiatów, ze względu na fakt, że robiłam to po raz pierwszy, jak wspomniałam, więc ja to po prostu traktowałam bardzo, bardzo delikatnie i nie chciałam gdzieś tam, wiecie, przedobrzyć. Z innymi kwiatami można sobie pozwolić roślinami na to na przykład, żeby troszkę bardziej gdzieś tam próbować pokombinować. Ja tutaj bardzo starałam się uważać na te łodyżki. Wykonałam to w takiej jakby misie, taka patera jakby dekoracyjna, zdecydowanie patera w kolorze takiego starego złota. Jeszcze tak wolniutko odwrócę. Wokół jest to stroik z każdej strony jakby wykończony, ale zdecydowanie jest on taki, że należałoby, żeby frontem gdzieś tam był ustawiony. Stroik oczywiście tradycyjnie niesymetryczny. To, że w wielu miejscach tutaj nie ma stroiszu tak obłożonego wokół, no to jest celowe. To nie jest jakby to, że mi zabrakło stroiszu, bo mam go wystarczająco. Natomiast tutaj na przykład w ogóle nie wprowadzałam stroiszu, ponieważ tutaj akurat zastosowałam trzy te kwiaty. Co tutaj ubogaciło jakby, żeby nie był on taki monotonny. Wypełniłam jeszcze takie luki, które powstawały właśnie między tą jodłą. Wypełniłam sobie akurat tu ją srebrną też posiadałam, więc to bardzo fajnie mi koresponduje. Natomiast ja tutaj wypełniłam delikatnie bardzo bombkami złotymi. Ta bombka była za nisko, bo ja tego też nie wbijałam. Akurat te duże bombki są położone pomiędzy tym wszystkim, ale to jest stroik, który ma stać, jego się nie przenosi, nie transportuje się takiego stroiczka, znaczy można oczywiście, to wtedy musimy sobie to troszeczkę inaczej opracować, natomiast ja pracowałam w taki sposób, że wiedziałam, że on na przykład może stać w miejscu, można go nie ruszać. I tutaj podłożyłam sobie kawałeczek zielonej gąbki pod spód, bo ta bombka troszkę za nisko leżała, natomiast te tutaj troszeczkę niżej są, także są trzy duże bombki, żeby to wszystko było takie, wiecie, nie chciałam wprowadzać takiego większego chaosu, ponieważ sam strój już jest taki rozczapiżony bardziej. No zdecydowanie nie należy do gładkich. Poinsetia, gwiazda betlejemska, to jest kwiat, który również jest taki, no jak to gwiazda, więc nie jest on obły w kształcie. Obłą mamy tą paterę, no i tutaj chciałam właśnie zdecydowanie takie gładkie, więc trzy duże, gładkie bombki w kolorze złotym, tutaj jedna nieco mniejsza i tutaj taka delikatna, o! Już jedna się odkleiła. Zaraz Państwu powiem, o co chodzi z tymi malutkimi właśnie bombeczkami na drucikach. Ja to zaraz przykleję, ale taka malutka kaskada ułożona z pokręconych, z poprzek, pokręconych między sobą bombeczek na drucikach.
Tutaj włożyłam taką trójeczkę, żeby gdzieś tam to korespondowało ze sobą kolorystycznie. No i wypełniłam ostatnimi gałązkami leszczynę, bo ta leszczyna naprawdę robi bardzo fajną robotę, chociaż w zamyśleniu Państwu zaprezentuję tutaj. Oczywiście, bo nie wszyscy Państwo mają tą leszczynę, no ja już też nie mam, ja wiem, że trudno zdobyć, natomiast no, są Państwo, którzy nie narzekają na brak jej. Można to zastosować na przykład wierzbę mandżurską suszoną, ja na przykład chciałam zastosować taki egzotyczny susz, o przepraszam, bo tutaj mam poklejone żywicą dłonie, zobaczcie Państwo, taki na przykład bardzo fajny, atrakcyjny, każdy w zasadzie susz się wpasuje bardzo fajnie w taką kompozycję, no ja wykorzystałam to, co miałam, akurat bombeczka. Dlaczego bombeczka spadła? Otóż, mili Państwo, jeżeli na przykład macie bombki z poprzedniego roku, to musicie wziąć pod uwagę, że niestety są one robione w taki sposób, że klej w środku, nie wiem co się z nim dzieje, on raczej tak jakby wysycha, wygląda na to i po prostu te bombki spadają, bo jeżeli macie na przykład kupione tegoroczne świeże, w sensie robione w tym roku, bo tutaj zauważycie, czy są świeże, jeżeli Wam nie będą spadały, bo ja to ewidentnie właśnie zauważyłam. Jeżeli chodzi o tą kompozycję, w ogóle zrobiłam ją w formie takiej aranżacji, bo przymierzałam się do reniferka. Ja w tym roku w ogóle bez żadnych figurek w zasadzie robiłam dekoracje, więc pomyślałam sobie, jedną dekorację mogę przecież zaprezentować, to oczywiście tak teraz troszkę nieudolnie ustawię tutaj, ponieważ muszę to zobaczyć oczywiście frontem, ale żebyście tak Państwo mniej więcej mieli orientację, o co chodzi, to taka aranżacja gdzieś tam do ustawienia na półce. Renifer akurat zastosowałam go tutaj, dlatego że jest taki idealnie gładki i on pasuje mi właśnie do tego gładkich tych bombeczek złotych. No i teraz też akurat mam takie szczęście posiadać też świecznik taki właśnie w kolorze złotym. Też takim właśnie wygładzone to złoto jest, więc te trzy rzeczy bardzo fajnie mi korespondują, aczkolwiek teraz, no i świeca dla kontrastu nie może być akurat tutaj też złota, jak bombki, bo to wszystko by mi się zlało. Kombinowałam na przykład z taką gwiazdą. Piękna gwiazda złota, pasująca świetnie do tej patery, ale to tutaj, jeżeli chodzi o formę zastosowania przeze mnie, to zobaczycie Państwo na końcu na zdjęciu, co mnie osobiście by się bardziej podobało, ale to już taka spora awangarda, w sensie ja chciałam po prostu tą gwiazdkę powiesić na haczyku, tutaj po prostu na dole misy. Na dole patery. Natomiast nie każde, nie w guście oczywiście każdego, zresztą no tak jak te strojki również nie w guście każdego, ale tamto to już musi być amator na takie zastosowanie akurat elementu dekoracyjnego. Szczerze przyznam, że nie wiem jak mam to od tej strony ustawić i dlatego też zawsze byłam zdziwiona, zaskoczona i wręcz pełna podziwu mogę być dla osób, które gdzieś wykonują na przykład strojki tak Państwu prezentując, bo ja nie potrafię w taki sposób wykonać ani aranżacji, ani strojka. Ja się zaraz poprawię, obiecuję, w momencie, kiedy Państwo będziecie widzieli zdjęcia, to już będzie ustawione tak, jak należy, czyli tak, jak ja bym Wam to chciała zaprezentować. Na pożegnanie dzisiaj odsunę to troszeczkę na bok i mili Państwo, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę, tym bardziej, że ten czas już zagospodarowany macie zapewne na różnego rodzaju tam porządki, kulinaria i tak dalej, w związku z tym bardziej jestem Wam wdzięczna, jeżeli tutaj jesteście. Jeżeli Wam się te strojki podobały, ewentualnie jeżeli uważacie, że to jest jakaś, nie wiem, oryginalna czy jakaś nowa forma zastosowania gwiazdy betlejemskiej, której nie widzieliście, to będzie mi bardzo miło, zostawcie po sobie ślad w komentarzach dla pozycjonowania tego kanału. No i cóż, jeszcze zapraszam Państwa na jeszcze jakieś tam, mam nadzieję, dekorady przed świętami. Zobaczymy. Ja jestem, wiecie Państwo, tak nieregularnie, za co Was bardzo serdecznie przepraszam, nie planowałam tego, ale ja teraz muszę Wam powiedzieć, wykonuję rzeczy, których mi nie wolno wykonywać, czyli dekoracje, których mi nie wolno wykonywać, z jakiej przyczyny, to też o tym powiem w kolejnym podcaście. Natomiast ja je wykonuję nie dlatego, że muszę, tylko ja je wykonuję ze względu na fakt przede wszystkim, że one mi dają odskocznię od tego całego chorego świata i tego wszystkiego, co się dzieje, więc ja no, nie jestem w stanie się wszystkiego wyrzec, czego mi nie wolno. Więc mili Państwo, raz jeszcze Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków, no i mam nadzieję do następnego miłego zobaczenia, a Państwu życzę, żebyście się nie zarobili przed tymi świętami, tylko żebyście również znaleźli czas, żeby sobie troszeczkę odpocząć, i troszeczkę się nie będę się tutaj mądrzyć w życzeniach, jak będę Wam składała, to się będę mądrzyła. Milion buziaków przesyłam i dobrego dnia Państwu życzę. Pa, pa!
Thank you.